Zaczęła się sesja twoja, Andrzeju. Dzień dobry wam obojga, Ewelinko, Andrzeju. Dzień dobry. Dzień dobry. I już cię słuchamy, Andrzeju. Więc z tej listy zostały mi tylko trzy punkty. Aha. I tak, pierwszy to bym uważał najważniejszy jest brak odpowiedniej koncentracji i skupienia i gonitwa myśli. Gonitwa myśli, co jak gdyby nie pozwala mi do końca zrealizować swoich pomysłów i projektów, bo jeden projekt zaczynam, a już jest pomysł na następny i potem na następny i przerywam, mam mnóstwo w związku z tym nieskończonych projektów i to przeszkadza A powiedz mi, czy pracy. tak masz od dziecka, czy to się pojawiło w którymś momencie twojego życia? Czy Na tak przykład w szkole też ci ciężko było się skupić? chyba tak. Okej. Tak. Dobra, to następny punkt, Andrzeju, jeśli tu już nie masz nic do dodania. Problemy z relacją z moimi dziećmi. Coś się po prostu popsuło, ucięło, wyszły jakieś problemy sprzed kilkunastu lat, jakby się odświeżyły. No troszeczkę się pooddalaliśmy od siebie, bo ja jak gdyby zacząłem tam drążyć w swoje wnętrze i jak gdyby też to, co na zewnątrz przestało może mnie mniej interesować i w związku z tym jakoś tak się oddalałem od nich. I A jakby w momencie. wytłumaczyłeś im, że to oddalenie jest związane z tym, że pracujesz nad sobą? Bo one mogły to wziąć personalnie. Próbowałem, ale jak gdyby miałem wrażenie, że jak gdyby oni nie bardzo tego rozumieją. I w tym sensie, że no ile jeszcze można? Ile jeszcze można pracować nad sobą? Kiedy to się skończy? Całe życie. No więc Do końca. ja tak myślę właśnie o tym. I ten trzeci punkt to problem z pamięcią. No to już to zaobserwowałem, że po prostu nie pamiętam rzeczy z dzieciństwa, z młodości, z dorosłości, z wychowywania dzieci. A dzieci często pytają, a tata, a jak to było? I oni więcej pamiętają niż ja. I też zaobserwowałem, teraz ostatnio próbowałem się nauczyć języka i też zauważyłem te problemy z zapamiętywaniem słów. Czyli ta pamięć również krótkotrwała, tak dosyć kiepsko u mnie. A w jakim wieku masz dzieciaki? No, najmłodsze 31, najstarsze 36. No dobrze, po 30 są. To tak. Tak. I ich jest trójka? Trójka, tak. Trójka. No i to by było chyba tyle. Aha, jeszcze taka jedna, jeden taki, No, taki słucham. detal. Jakby może się okazało, że jest czas. Kiedyś, jak byłem jeszcze nastolatkiem, miałem taki przebłysk. Nagle pojawiła się taka nieoczekiwana myśl, jak tak się jakoś przyglądałem sobie, że ja nie jestem stąd. I się zdziwiłem, skąd u mnie taka myśl, ale to potem już nigdy do tego nie wracałem. I potem jak po latach kiedyś, wielu latach oglądałem te w internecie te relacje, że pojawiają się tam na Ziemi byty z innych planet, tak się zacząłem zastanawiać, a może to miało jakiś sens? A może to jest bez sensu, ale tak z drugiej strony myślę, no jak to taka myśl mogłaby przyjść tak od sobie, ni stąd, ni zowąd, kiedy w ogóle to były czasy, kiedy jeszcze nie było internetu, w ogóle Nie nie było było tylu słów, informacji, nie było. że ktoś może gdzieś jeszcze w kosmosie jakieś byty mogą być. No. A miałeś jakąś wizję siebie? Nie, nie. Nie, tylko taka myśl. Ja nie jestem stąd. Tak. Dobra, zobaczymy to. Fajnie, i to by było chyba wszystko. A chciałbyś zaprosić na koniec kogoś? Tak, no mam tutaj swoich bliskich i to jest cała długa lista. Dobrze, bliscy, tak ich nazwiemy, ty wiesz, kogo zapraszasz, to jest twoja intencja, okej, dobra. Wszystko, Andrzeju? Tak, wszystko. To w takim razie poprosimy cię o wyłączenie mikrofonu na ekranie, to jest ta pierwsza okrągła biała ikonka po lewej stronie.
I Andrzeju, przeżywaj sobie swoją sesję po swojemu, tak? Ewelinko, gotowa? Dobrze, to w takim razie jak zawsze zaczynam od ciała. Pozwól, żeby twoje ciało wygodnie ułożyło się na kanapie. Sprawdź, czy wszystko dobrze leży. I skup się na swoich oddechach. Kiedy robisz wdechy, pozwól, żeby to powietrze wypełniło całe twoje ciało, a nawet delikatnie je napięło. A przy wydechach pozwalasz, żeby to napięcie zeszło całkowicie. Każdy wydech powoduje, że rozluźniasz się jeszcze bardziej i każdy wydech zabiera z ciebie wszelkie napięcia mięśniowe i mentalne. Po każdym wydechu robisz się przyjemnie pusta, błoga i zapadasz się głębiej w podłoże. Po każdym wydechu coraz mniej dźwigasz swoje ciało, czujesz, jak oddajesz jego ciężar podłożu. I już dryfujesz na swojej kanapie i ogarnia cię błogość, całkowita błogość. I teraz policzę od 5 do 1, żebyś jeszcze głębiej zanurzyła się w tym stanie błogości, nieważkości. 1 do 3, kiedy powiem 3, znajdziesz się przed ciałem subtelnym naszego Andrzeja. Słucham, powiedz mi, jak go widzisz. Widzę go w całości, chociaż dłonie ma zaimplantowane, ma dłonie tylko ma zaimplantowane. I on ogólnie jest w pomieszczeniu jakimś. Jest w jakimś pomieszczeniu. Dobrze, zanim zajmiemy się pomieszczeniem, zbliż się do niego. Spójrz mu głęboko w oczy, dotknij, jeśli masz potrzebę, i rozpoznaj. Tak. To Andrzej. Czy on nas rozpoznaje? Tak, oczywiście. Jest świadomy tego, że to on nas zawołał do siebie. Co chciałby nam powiedzieć? Po co nas przywołał? On chce zaprojektować swoją przestrzeń w takim kontekście, że chce sobie zbudować statek i ulecieć stąd, wylecieć stąd. W ogóle, jak ja go zobaczyłam, to wyglądało trochę tak, jakby on miał swoją przestrzeń, taki jakby pokój, dom. I zapraszał mnie do tej przestrzeni, czyli to jest coś, co on ewidentnie kontroluje, a w rogu są jakieś dwie istoty, siedzą skulone. Czyli on jakby
pilnuje tych istot albo kazał im siedzieć tam. Chciałabym, żebyś na chwilkę wyszła z tej przestrzeni, którą kontroluje Andrzej. Oczywiście dla ciebie ściany nie są żadną przeszkodą. Widzisz Andrzeja i on widzi ciebie. Jak się czujesz poza tą przestrzenią? Jest różnica w środku, a poza? Tak, tutaj czuję się wolna, taka przestrzenna, tak? A kiedy jesteś w środku, w tym pomieszczeniu? Odbieram wszystko to, co on chce mi przekazać. I tego jest dosyć dużo. Więc, bo on ma jakiś wytyczony chyba plan. Tak to wygląda. On coś już wykonał i dalej ma coś wytyczone. Rzeczywiście, on chce coś zbudować. Ty decydujesz, gdzie chcesz być. Jeżeli łatwiej ci pracować spoza tej przestrzeni, zostań sobie poza tą przestrzenią. Masz kontakt z Andrzejem, niezależnie od tego, czy jesteś w środku, czy na zewnątrz. Zostawisz mnie z Andrzejem? Oczywiście, Zostaw mnie z nim. Hej, Andrzeju. Jestem. My też już jesteśmy. To powiedz, co chciałbyś zrobić? Do czego jesteśmy ci potrzebne? Otóż rozpoznałam kreację, w której jestem. Opowiedz mi o niej. W czym jesteś? Mam zatopione nogi w tym. Nie mogę się ruszyć, W czym masz więc. zatopione nogi? W czym to jest zatopione? Możesz tego dotknąć. Albo przejrzeć to swoim okiem mentalnym. Wiesz wszystko. Od momentu, kiedy przyszłyśmy, zaczynamy pracować. A kiedy zaczynamy pracować, to znaczy, że ty masz dostęp do każdej informacji. To jest maść. Jest tuż troszeczkę powyżej kostek. Mam zatopione nogi. W tym. W mazi, tak? Tak. Ta maź to jest podłoga tego miejsca, czy masz te nogi w jakimś pojemniku? To jest podłoga i to jest nie wiem, taki energetyczny. Nie wiem, jak to nazwać. Energetyczna struktura tego miejsca. Dobrze, czyli nogi masz zatopione w podłodze, która jest zrobiona z jakiejś mazi. A teraz rozejrzyj się po tym pomieszczeniu i powiedz mi, co to jest to pomieszczenie, w którym jesteś? Zamknąłem się w klatce. Ty się zamknąłeś w klatce? I ty wyprodukowałeś tę maź, w której masz zatopione nogi? Nie, ona napłynęła do tego pomieszczenia w momencie, kiedy ja sobie to wykreowałem. Aha, więc Jest bardzo to jasne, czuję. pomieszczenie jest twoją kreacją, ale nie w całości. Tak. Wraz z napłynięciem tej substancji przedziwnej, to jest takie galaretowate trochę, przypłynęła informacja, że nie mogę opuścić tego, ale mogę to przekształcać, to co jest wokół mnie. Mogę ko-kreować, jestem aktywny w tym. Dobrze, więc ty stworzyłeś sobie klatkę, a później zaczęły się inne kokreacje z tym miejscem. Opisz mi to miejsce. Co jest w środku? Mogę kreować różne rzeczy. To zupełnie wygląda tak, jakbym kreował energię radości. Jakby to jest coś taki energetyczny, świecący kwiat i mi to sprawia przyjemność. Ja jestem szczęśliwy bardzo. Ja to wypuszczam. Wypuszczasz I kwiat. później ten energetyczny, świecący kwiat zatrzymuje się jakby w tym pomieszczeniu. I mi jest dobrze wtedy. I wtedy jest ci dobrze. Rozejrzyj się po tym pomieszczeniu. Co jeszcze tam jest? Wiem, że podłoga Wzrok nie jest przez sobą. ciebie wykreowana. Co jeszcze nie jest twoje? Są dwie obce istoty, na które nie mam wpływu, ani też nie mogę ich wyprosić stamtąd, ale siedzą i boją się. Skulone. Więc mają stanąć przed tobą teraz. Przed tobą. Stoją i odbieram informację, że to one zarządzały tą mazią, że ona napłynęła mi. Kim są? Jak wyglądają?
Są czarne, podłużne. Troszkę jak insekty. Jakie insekty przypominają najbardziej, jeśli chodzi o insekty ziemskie? Żebym mogła sobie Karaluchy? wyobrazić. Karaluchy. Tylko, że one są takie, mają takie długie kończyny, cienkie też. Jak Ich jest ręce dwóch? wyglądają. Tak. Dobrze. Jeden jest bardziej zielony. Zostawmy ich na chwilę, zmroź ich. Już. Już się nie ruszają, niczego już nie robią. Tak. Pozwalasz nam na tę sesję, na sobie i dla siebie? Mamy twoje pełnomocnictwo do działania? Świetnie. Ale Bo teraz. coś mi spowalnia teraz. Nie Co mogę. cię spowalnia? Oto zmroziłem ich i odebrałem informację, że jeżeli to zniszczę, to oni przestaną istnieć. Że ja mam robić z nimi coś cały czas. Przez tą maść może to jest. To tak jakby oni byli zależni ode mnie. Zobaczymy to sobie. Ze spokojem. Są jak takie uzależnione dzieci, nie wiem jak to nazwać, takie Na uczucie mam, pewno. wiesz, które nie chcą wyjść z domu, coś takiego. A ty też pozycjonujesz się jako dziecko? Nie, ale obawiam się, że jeżeli bym ich wyprosił na przykład, to oni by sobie nie dali rady po prostu. To jest takie, jak takie dwójka dzieci rozpieszczonych, uzależnione od rodziców, coś To jedno takiego. pytanie ci zadam. Jesteś ich ojcem? Czy ja jestem im Jesteś ich ojcem? Nie, ale czy ja jakby moi klatce piersiowej, jakbym ich zaadoptował, co takie uczucie jest, jakbym ich przyjął do siebie? Zapewne tak było. Gotowy do pracy? Do tego, żeby odkryć, co sprawia, że jesteś w tej sytuacji? Tak, podnoszę nogi z tej mazi, to się klei. Tak kapie. Teraz pójdziemy do miejsca i momentu, w którym wykreowałeś tę klatkę dla siebie. Na trzy. Raz, dwa i trzy. Gdzie Jestem jesteśmy? w laboratorium na stole i wstaję z tego stołu. Poczekaj, Wstaję nic i nie patrzę na wstajesz, siebie. patrzysz z góry. Patrzysz z góry na przeszłość. Znikąd nie wstajesz. Oglądasz przeszłość. Tak, jakbyś oglądał film o sobie i niczego nie zmieniasz. Gdzie jesteś, zanim wyprodukowałeś tę klatkę? Podróżuję pomiędzy jakby ziemią i swoim ciałem, a takim statkiem. Coś pomagam im tam robić. I zanim wyprodukowałeś tę klatkę, gdzie dokładnie byłeś na tym statku? W laboratorium, bo oni oprócz tego, że ja im w czymś pomagałem, to oni mi czasami kładli i coś I instalowali co ci robili na tym w stole? ranicę. Zobacz, co ci robili wtedy na tym stole? Takie kable, bardzo długie, od łokci do dwóch, do trzech palców ciągnął. Kto ci to robi? Kto ci zakłada te kable do trzech palców twoich dłoni? Jakaś taka przepiękna, świetlista modliszka. Modliszka ci to robi. Kiedy to było? Przelicz to na czas ziemski. Jaki czas temu leżałeś tam na tym stole? 36 lat temu pojawił się. 36 lat temu. Co robiło twoje ciało fizyczne, kiedy ty leżałeś wtedy na tym stole? Spało. Spało. I nawet tak odbieram informację, że ono chorowało. Sam tam poszedłeś? Sam wyszedłeś ze swojego ciała fizycznego i sam tam poszedłeś? Czy ktoś po ciebie przyszedł? Czuję, że to było moje pragnienie, tak jakby wyszedłem z sercem. Co takiego było w twoim sercu, że poszedłeś tam? Instalacja. I jak ta Zdrowie. instalacja zadziałała, że poszedłeś tam na ten stół? Ta instalacja jest jednocześnie projektorem. I to jest tak, że ja sobie
projektuję, ja po prostu już od razu tam jestem. Takie coś to Aha, ci leci. więc ta instalacja z serca działa jak taki teleporter, że się przenosisz tam. W ciągu tego życia wcześniej już się tam przenosiłeś? Raz jak byłam dzieckiem. I w jakim celu? Jako dziecko tam poszedłeś? Odbieram informację, że byłem już na tyle dojrzałą istotą ludzką w ich mniemaniu, że można było mnie doimplantować. Tak jakby w brzuszku mamy i jako noworodek nie można za dużo implantów dawać istocie ludzkiej, bo ona nie przeżyje. Więc ile miałeś lat jako to dziecko, kiedy poszedłeś tam pierwszy raz do implantowania? 4. 4 lata. I co ci wtedy implantowano? Coś do brzucha mi Do brzucha. wkładano. I od tego projektora jakieś takie kable są. Jakieś kable. Rotor są Zobaczymy to urządzenia. Sobie za chwilę. I też ta modliszka ci to wtedy implantowała w dzieciństwie? Nie, tych dwóch małych, co to stoją zmrużeni. Tych dwóch małych, okej. I kiedy wróciłeś do swojego ciałka 4-letniego po tym implantowaniu, jak się czułeś? Bolało mnie brzuch i strasznie się darłem. Moje wibracje do tej pory wyglądały inaczej, wybrowałem inaczej. Odczuwałem inaczej moje ciało również, jako giętkie, pełne możliwości. To cię A usztywniło? Tutaj... I co jeszcze ci zrobiło? Usztywniło cię w wieku 4 lat i co jeszcze ci zrobiło? Powodowało, że inaczej odczuwałem agresję, gniew, rozdrażnienie. Czyli jak? Inaczej, czyli jak? Sztucznie, ponieważ te kable są urządzeniami, które podbijają teże. A, podbijały takie częstotliwości. Okej. I Człowiek, później. To znaczy dziecko nie wie, o co mu chodzi, tak się Jasne. Drze. A później kolejna wizyta tam? W wieku 36 lat. Nie, jeszcze była, jak miałem 14 chyba. I co ci zrobiono tam w wieku 14 lat? W genitalia coś montowano i wstawy biodrowe. Okej. I kto ci to robił? To już ta modliszka i jeszcze jakaś inna istota. Reptila widzę jakiegoś. I jak się czułeś po powrocie do ciała, po tym drugim implantowaniu w tym ciele? Zaczęłam inaczej odbierać swój proces dojrzewania. Jakieś takie dziwne myśli w tym procesie i uczucia powstawały, jak wstyd, chęć wycofania się. I trzeci raz w wieku 36. I do tego momentu wracamy. Jesteś na tym stole. Ta modliszka implantuje ci te kable w tych 3 palcach u rąk. Tak, i jest to kolejny etap. Chodzi o moją kreatywność. Aha, tym razem chodzi o kreatywność. I robienie różnych rzeczy, tak. Tylko w te ręce cię implantuje? I jeszcze w stopy też. I w stopy. I to podobnie wygląda też tak podłużnie po palcach. Do paliczków. W rękach chodzi o kreatywność, a w stopach? Czego chcą? Też o kreatywność, bo żeby coś wykonywać, realizować, trzeba się poruszać. Trzeba wiedzieć, gdzie. Wycofują mnie te nogi teraz, od tamtej pory. Wycofują cię te nogi z projektów, tak? Tak. Nie możesz iść do przodu w tych projektach. Nie możesz ich ukończyć. Tak. Dlaczego nie chcą, żebyś kończył projektów? Bo oni chcą tej energii, którą ja bym wykorzystywał do tych celów. Okej. Zostaw mnie z Ewelinką. Ewelinko, jesteś? Jestem. Dokończ mi tę historię. Co się dalej dzieje? Implantują mu kable w stopy i w ręce. Co się dzieje, kiedy ma 36 lat, Andrzej? Andrzej się budzi i... On czuje się obciążony. Tak to wygląda. On czuje, że
Czuję, że on czuje energetycznie, jakby taka przestrzeń wokół niego się zagęściła i wiele możliwości straciło polot taki flow. To tak jakby poprzedniego dnia wydawało się, że mamy na coś pieniądze, a następnego, że już nie mamy i właściwie to nie mamy siły. I widzi się tylko przeszkody, które nabierają jeszcze bardziej znaczenie. Więc to, co kiedyś było łatwe, staje się trudne do wykonania. Czy oprócz tych kabli zostały mu zaimplantowane jakieś programy, właśnie, żeby było trudno? Tak, i jest to aktywowane za pomocą chipów, które po prostu odbierają sygnał. I ta częstotliwość się jakby rozprzestrzenia z takiego I ta całego chipa częstotliwość. i ogarnia całą jego istotę. I co się dzieje, kiedy skończyli tę operację, kiedy miał 36 lat? Ja widzę, że on wstał wtedy. Oni mu to zaimplantowali, ale on wstał i popatrzył, zaczął patrzeć na nich. Zorientował się, gdzie Tak, jest? tak. Co mu na to pozwoliło? Jakaś taka wewnętrzna, tutaj z klatki piersiowej, przekonanie, że on należy do wszechświata, że on jest wszechświatem, że chciałby wszystko zobaczyć. Jak zwiedzające jakieś światy. Przestał się bać tego po prostu. Kiedy produkuje tę klatkę? Ja widzę, że w ciągu kilku miesięcy ona powstała od tamtej sytuacji. I w jakim celu ją wyprodukował? Po to, żeby się odgraniczyć od tego, co zobaczył i zacząć swoją rzeczywistość kreować. Czyli od wieku 36 lat do dzisiaj jest w tej klatce. Bo chce się odciąć od tych istot, Tak, chciał się odciąć. ale one tam były w tej klatce. Dlaczego? Tak, one napłynęły niejako z tą maziuchą. Przesyłając mu informację, owszem, możesz sobie kreować, nie mamy nic przeciwko, ale my tutaj będziemy jeszcze troszkę. Musisz z nami, bo i tu jest to uczucie właśnie, że on jest odpowiedzialny za nich. Bo to są takie głupkowe te dzieciaki. Tak to wygląda. Wróćmy do teraźniejszości, tam przed tą klatkę. Jak się czuje teraz Andrzej, kiedy zobaczył, co mu robią, co mu robili w ciągu tego życia? Ściąga coś z rąk. Za Jest szybko. spokojny. Ja Jest wiem, że chce spokojny. wszystko ściągać, ale my musimy Tylko, że wszystko zbadać. on taką podobną maść tutaj ściąga sobie. Aha, co mu ta maś robiła? Strzyca. To jest też blokada w działaniu Dobrze, okej. i percepcji Dobrze, dotyku. niech to teraz zrzuci. Jak już wiemy, o co chodzi, może to zrzucić. Okej. Jak się poczuł, kiedy to wyrzucił? Sprawczość czuję. Sprawczość. Dobrze, wraca sprawczość. Cudownie. Chcę z nim pogadać. Zostawisz mnie z nim? Zostaw mnie z Andrzejem. Hej, Andrzeju! Jestem coraz bardziej szczęśliwa. Tego chciałam, tak. Wiem, że po to przyszedłaś. Tak. I wiem, że tam informacje przychodzą po prostu w ułamku sekundy. Ja wiem, że wraca świadomość, ale ta praca jest też dla twojego ciała fizycznego. I chciałabym, żeby twoje ciało fizyczne też zrozumiało, co było przyczyną czego. Dlaczego wyciągnąłeś tę maś? Żeby moje ciało fizyczne to poczuło, bardzo chciałem przekazać ci informację, że mogę wszystko na każdym poziomie. Skoro możesz wszystko, to powiedz mi, co cię z nimi łączy? Dlaczego jesteś w tej klatce? Dlaczego wziąłeś odpowiedzialność za te byty? Łączy mnie z nimi perspektywa działania i to jest jak linia czasowa. My jesteśmy tutaj, a ja byłem z nimi i będę z nimi. Coś takiego. I chcesz być z nimi? Tak to widzę. Pytam, czy Nie chcę, chcesz. ale ja nie chcę, ale ja nie pamiętam innej rzeczywistości. Nie mogę się od tego oderwać, wiesz?
Dlatego właśnie badamy sobie różne rzeczy i dlatego chciałabym, żebyś pozwolił nam najpierw zbadać coś, zanim coś wyciągniesz. Moja energia zasila ten statek, gdzie jest to laboratorium. Jasne. Jaka Te energia zasila ten istoty. statek? Ta z nóg. Czyli jaka? Nazwij jej częstotliwość. Jaka to jest energia? To jest energia życiowa z taką radością, która Witalna. powoduje, że wstajesz w podskokach i masz ochotę, nie wiem, pobiegać, robić różne rzeczy. I chcesz mi powiedzieć, że taką czystą, witalną energię, okraszoną radością, wyciągają z ciebie? Z mojej perspektywy to tak wygląda. Z ich perspektywy oni jakąś operację wykonują i przy ujściu z mojego ciała, ja mam takie jakby węflony przy tych palcach tutaj, ona już zmienia częstotliwość i jest dla nich dobra. Czyli jaką energię pobierają z ciebie? To jest energia wycofania, Powiedz takiego mi, z rozdrażnieniem trochę. rozdrażnienie i wycofanie, czyli wcale nie witalność i radość. Powiedz mi, co takiego jest w tobie, że zmieniasz tę energię witalności i radości w wycofanie? Potrzeba opiekowania się nimi? Gdzie masz tę potrzebę opiekowania się nimi? Myślę, że mam tutaj na barkach i gdzieś tutaj na skroniach. Jak wygląda ta potrzeba? Ma jakiś kształt, kolor, fakturę? Widzę to jak takie galaretki poprzyczepiane. Jak galaretki poprzyczepiane. Powiedz mi, czy te galaretki z tym programem potrzeby opiekowania się nimi, przymusu opiekowania się nimi, czy wpływają na twoje życie fizyczne, na twoje życie jako Andrzej? Co ci robią te galaretki? One emitują sygnał pomiędzy tą maziuchą, w której ja jestem zatopiony, i koncentrują na ich celu, czyli mam ich zasilać. A Czyli fizycznie odczuwam to w ten sposób, że mam przykurcze, zginaczy nóg, i krew nie krąży tak, jak powinna. To powoduje, że są spadki ciśnienia czasami. I takie zamieszanie w głowie też. zamieszanie w głowie ci też powoduje. Powiedz mi, kiedy włożono ci te galaretki, ten przymus pracy dla nich, że ich cele są ważniejsze od twoich? Za pierwszym razem, kiedy miałam te 4-latka, bo dzięki temu mogli mnie zabrać tam. A później, jak miałam 14 lat, to te na barki poszły, te galaretki. W wieku 36 też ci coś dołożyli? Nie, nie musieli, bo A czy wtedy od tamtego mogłam. czasu coś jeszcze ci implantowali? Byłeś tam jeszcze w tym laboratorium od 36 roku życia? Czuję, że nie. Nie. Teraz, kiedy jestem w tym pokoiku, zanurzony po kostki w tej mazi, Mazi? to ktoś może, jeden z tych insektów, przychodzić i od tyłu coś tam przesuwać, te kabelki, które w I co ci biodrze. robi, kiedy przesuwa ci te kable w biodrach? Dekoncentruję. Kiedy ostatnio robił ci to ten insekt? Wczoraj. Wczoraj. I w jakim celu to wczoraj robił? Coś chciał zburzyć jakiś plan dnia. Plan, który miałem wyznaczony działania. Gdzie jest teraz ten insekt? Teraz on jest w statku. Więc teraz stanie przed tobą razem z tymi dwoma. Już. On jest większy i wydaje się być mądrzejszy niż tych dwóch. Wydaje się. Skąd ma tę inteligencję? Z działania na podstawie Na podstawie czego? projektów. Jakich projektów? Zbierał doświadczenie z moich żywotów, Aha. wszystkich. Odetnij mu dostęp do swoich informacji. Już. I jaki teraz ci się wydaje? Kiedy nie ma twojej inteligencji, kiedy nie ma twoich informacji. Nie wiem, ale ja czuję, że odcięłam źródło,
rozwoju jemu. A kiedy rozciąłeś jego źródło rozwoju, co się z tobą stało? W całym brzuchu tworzy się taka częstotliwość. Coś jakbym jakiegoś studenta nie przepuścił gdzieś. Coś tam. Więc włóż swoje energetyczne ręce do swojego brzucha i zobacz, co tam zaczęło działać. Chyba te urządzenia i te kable. Te urządzenia, takie podłużne kable, które są tam. Wyłącz to. Wyłącz Ale ja to. nie wiem, ja nie chcę ich krzywdzić. A krzywdzisz ich? Robisz im Oni mają krzywdę? inny świat, oni to inaczej widzą. Powiedz mi, czy ich krzywdzisz teraz? Czy cokolwiek im robimy? Bijemy ich? Zastraszamy ich? Nic im nie robimy. Czuję się z nimi związany. Wyłącz to urządzenie, tylko tyle. Już. Wyłączyłeś? Tak, ale czuję, że jakby całe moje ciało drży. To urządzenie ma wpływ na Dobrze. inne kable też chyba, te w rękach. Dobrze, bardzo dobrze. Zobacz, I co no. drży. Szukamy głębiej. Co w tobie drży? To jest taki cały szkielet implantów, po prostu. A, szkielet implantów. I do czego służył? To jakby w moim ciele energetycznym była dodatkowa instalacja, która zaburzała jego działanie. Tak to widzę. Wszystkie najmniejsze chipy są jedną całością nawet. Razem z tym urządzeniem, z tymi kablami I jak to miało w zaburzać cię? rękach. Powodować, że moja czysta energia jest dla nich korzystna. Aha, czyli zaburzają twoją czystą Tak. energię. A teraz powiedz mi, widziałeś kiedykolwiek, żeby studenci implantowali profesora? Nie. Żeby chcieli, żeby jego energia miała obniżone częstotliwości, żeby go Nie. zaburzać. Nie, bo to wychodzi na to, że ja że oni się rozwijają, tak? Ja im to umożliwiam. A ja nie. Ja się nie rozwijam. Oni mnie eksploatują. A widziałeś takiego profesora, który by nie pisał artykułów, nie rozwijał się, nie pracował naukowo? Nie. Więc Jestem sprawdź, eksploatowany. kim dla nich jesteś dokładnie. Żywicielem jestem. Jesteś żywicielem, nie jesteś ich mistrzem. Kradną wszystko. Kradną twoją inteligencję, kradną twoją kreatywność, twoją witalność, twoją radość, zamieniają w niemoc. Już wiesz, kim dla nich jesteś. Tak, teraz widzę. Nie jesteś ich ojcem, nie jesteś ich profesorem. Jesteś baterią. Z iloma takimi ludźmi jak ty są podpięci. Pojawia się 14 14 czego? osób, które ja znam z mojego otoczenia gdzieś. 14 z Albo twojego znałem, otoczenia i tylko albo znam te. 14? Tylko z 14 są podpięci? Nie, ich jest tysiące, tylko ja tych imion Tysiące. nie znałem akurat. A teraz zobacz, kiedy patrzysz na te tysiące. Też czują się wyjątkowi, też czują się profesorami, też czują się rodzicami tych bytów. Jest taki syndrom bardzo Aha, często. widzisz, do czego to służy? Kobiety mają najgorzej chyba. Jasne, bo w naturalny sposób są przystosowane biologicznie do macierzyństwa. Widzisz, do czego to służy? Teraz widzę. Do lojalności. Do tego, żebyś nie przestał oddawać im energii. Nie jesteś ich ojcem, nie jesteś ich nauczycielem.
Oni nie chcą się uczyć. Oni chcą tylko okradać. Ta ich nauka po prostu idzie w innym kierunku. Jak najlepiej wydoić. Najwięcej. Tak. Mhm. Ale ja przenikam ich umysły i ja widzę, że oni chcą tworzyć większe statki, większe kreacje. Oni Na bazie mają czego? Styl jakby... Czego potrzebują, żeby tworzyć te większe statki, większe bazy? Dużo więcej energii od nas brać. Dokładnie. Chcesz brać udział w tym projekcie? Nie, dlatego że to dla rasy ludzkiej jest niszczycielskie. A ja wybieram moją rasę. Bardzo nie dobrze. Przede wszystkim jest to niszczycielskie dla ciebie samego. I powinieneś tak. wybrać siebie. Tak. Zrozumiałeś teraz, kim jesteś w tym projekcie? Teraz rozumiem. Więc tak. wyciągnij te wszystkie programy lojalnościowe z siebie. Ewelinka ci pomoże. Ty wypychasz, ona przyciąga. Do portalu. To jest manipulacja. To była manipulacja. Nadal czujesz z nimi jakieś połączenie, jakąś lojalność, jakąś więź, jakieś poczucie, że bez ciebie nie dadzą rady? Nie, ani nic takiego nie czuję. Czuję, że jestem taki większy i czuję moc. Wspaniale. Wspaniale. Jak oni się teraz zachowują? Chyba są mniejsi. Ten statek też się zmniejszył, bo jestem większa. Tak. Kto jest szefem tego wszystkiego? Pojawia się ni to ośmiornica, ni to smok. Ma dużo jakichś kończyn różnych i głów. To hybryda? Tak. Czuję, że tak. Odczytaj tak, z umysłu tej hybrydy. Dobrze. Mhm. Odczytaj z umysłu tej hybrydy, jaki był plan, po co, do czego służyliście, ty i te tysiące innych ludzi. Wyciąganie takiej i przekształcanie tej energii kreatywnej, twórczej, żebyśmy nie tworzyli naszej cywilizacji na nasze potrzeby, tylko dla nich. Tylko dla nich. Tak. Żeby oni tworzyli swoje statki. Tak. I więzienia dla ludzi. Tak. Jak ten plan, ich plan, to uczestnictwo w tym ich planie, ich rozwoju wpłynęło na twoje życie fizyczne jako Andrzeja? Czuję, że jestem wysysany z różnych części, z różnych jakby tych wenflonów. Z kolan, z energia seksualna, z pachwin wychodzi. Nie jestem w stanie dokończyć pewnych czynności, a właśnie projektów też. Widzę wszystko za mgłą czasami. Widzisz, co ci robili? Teraz już widzisz dokładnie? I czuję wielki smutek. Gdzie jest ten smutek? Czy teraz nie, ale jak mówiłaś, zapytałaś, co mi to robi w życiu, to ja tak czuję. I gdzie on jest, ten smutek? Albo gdzie był? On przykrywa moją twarz, całe moje ciało w zasadzie. Chcesz ściągnąć ten smutek? Tak, już go nie potrzebujesz. To ogranicza przed ludźmi, przed takim bezpośrednim kontaktem. Tak. Więc otwórz przed sobą portal. To jest twoja kreacja, ty potrafisz kreować. Oj, potrafisz, skoro właśnie takiej energii od ciebie chcieli najbardziej. I pozwól, żeby twoja kreacja wciągnęła cały ten smutek. Koniec z tym. Koniec. Już dzieje się po twojej myśli. Więc ten smutek związany z wykonywaniem cudzych instrukcji, z życiem wedle cudzego planu, może już odejść. Uniosłem się. Bardzo dobrze. Nie galarety. Nie wiem, co się dzieje. Ten portal był taki mocno świetlisty, aż
Na bardzo wysokich częstotliwościach. Możesz go już zamknąć. Co takiego się z tobą zadziało, że się aż uniosłeś? Wytworzyłem sobie energię, która jest tak świetlista i zrozumiałem, że to ja to wytworzyłem. A dlaczego Że to ja wcześniej jej nie miałeś? jestem. Dlaczego stałeś w tej mazi wcześniej? Bo to była kreacja, kokreacja jakby z tymi bytami. Więc przestałeś z nimi kokreować. Na to wygląda. I takie dziwne uczucie miałem, że ten portal i ta energia to jestem ja. To ja. To jesteś ty. Możesz wyjść z tego, z tej klatki. Do niczego nie jest ci potrzebna. Wyjdź stamtąd. Wyszedłeś? Tak. Jak się czujesz? Nie czuję żadnego przyciągania w żadną stronę. Cudownie. Czuję wielką moc. A teraz do tej klatki załadujesz szefa. Już, razem z tymi pozostałymi. I odetniesz wszelki dopływ twojej energii. Wykasowujesz swoją energię zewsząd, spoza siebie samego. Już. Nie mają nic twojego. Nic. Jak się czujesz? Ulgę na sercu wielką czuję. Przyszła ulga. Chcę, żebyś zobaczył tę bazę, tam gdzie chodziłeś, tam gdzie byłeś implantowany. I powiedz mi, czy widzisz coś jeszcze, jakieś jeszcze inne pomieszczenie, jakieś inne miejsce, które było związane z twoją historią? Co jeszcze widzisz? Co tam jeszcze było związanego z tobą? Jest podłużna kapsuła wypełniona płynem. I ja tam przebywałam pomiędzy inkarnacjami. Ile razy się dla nich wcielałeś? 15. 15 razy. Co się wydarzyło przed wcieleniem jako Andrzej? Zobacz to sobie z daleka, tak jakbyś na ekranie oglądał przeszłość. Odbieram informację, że został odessany rytm przepływu pomiędzy sercem, głową a podbrzuszem. Pomiędzy energią mentalną, emocjonalną i tą seksualną, kreatywną. Tak, mam czuć się dziwnie na tych wszystkich poziomach i nie mogę tego skonsolidować. Więc zaburzono ci przepływ twojej energii. Tak. Naturalny przepływ. Mam nakładane coś na głowę metalowe, na I rodzisz się z tym czymś kapsułki. metalowym, jako Andrzej? Tak. Do czego to służyło? Żeby przyczepiać do tego te galaretki na przykład. Coś jeszcze ci zrobiono przed tym wcieleniem? Widzę tylko, że w tym płynie jestem najpierw jako duża istota, a później coraz mniejsza się skulam w embrionalnej pozycji. Żeby dostosować się do ciała fizycznego. Tak też. Jak również jest wtłaczana ten program, że ja jestem odpowiedzialny za nich. Tak jakby oni to przewidują, że ja mogę chcieć obejrzeć Jasne. wszystko. I wszystko jest przewidziane, że ja będę chciał swoją przestrzeń wykreować. Oni to wszystko przewidują. Co ciekawe to I jest. zabezpieczają się. Tak. Coś jeszcze zaprogramowali ci na to życie, na to wcielenie? Dwie kobiety widzę. I
co jest z tymi kobietami? Jaki ma to związek z tobą? Kiedy ja je spotykam, to coś jest tutaj aktywowane. Co Jestem miały dosyć tak aktywować kontakty? zapatrzona. Tak. Co miały aktywować kontakty z tymi kobietami? Potrzebę służenia jakiejś społeczności, grupie, czyli komórce społecznej, jakim jest Okej. jako rodzina, to im pomagało w tym programie, że ja im dla nich też pracuję. Coś jeszcze widzisz? Coś jeszcze ci zrobili przed wcieleniem? Takie dziwne bąbelki do brzucha mi jeszcze wpuszczają. W jakim celu? One później mają tak latać, te bąbelki. I co z tobą Dzięki robić? temu dorobić miejsce na tą implantację tego urządzenia później. W wieku 4 lat. I co takiego się dzieje z tobą, że trafiasz do swojego ciała? Czuję, że te bąbelki przyciągają mnie do brzucha mojej mamy. Ona To też też jest jest wybrana? zapisane. Tak. Wszystko jest zaprogramowane? Tak. I dlaczego twoja mama to twoja mama, twoi rodzice to twoi rodzice? Dlaczego oni zostali wybrani? Pewne wydarzenia i struktura życia tej rodziny odpowiada i im ich programom. Wzmacnianie trudnych sytuacji rodzinnych jest takie bardzo pomocne dla nich. To wszystko? Tak. Zostaw mnie z Ewelinką. Ewelinko, rozłącz się. Jeśli masz potrzebę na chwilkę się wypiąć, to wypnij się. Powiedz mi, jak widzisz teraz Andrzeja, kiedy wyszedł z tej klatki? Kiedy widzi i ma dostęp do każdej swojej informacji? On jest przytłoczony chyba tymi informacjami. Taki ruch robi. Co go przytłacza? Odpowiedzialność. On czuje ciągle odpowiedzialność za wszystko. Więc idźmy do miejsca i Jeszcze momentu, w teraz którym ta pytanie. odpowiedzialność się zaczęła. Idziemy tam. Tam, gdzie zaczął się ten program odpowiedzialności za wszystkich i za wszystko. Idziemy. Gdzie to jest? Jesteśmy na jakiejś innej planecie. To jest bardzo ładna, uporządkowana Kim jest planeta. Andrzej na tej planecie? Widzę go jako dorosłą istotę, ale wibruje na poziomie radości dziecka. Ma mniej więcej wygląd ludzki, ziemski? Tak. Jest człowiekiem, tylko z innej planety. Tak. Coś go różni od naszego ciała, wyglądu ziemskiego? Moim zdaniem jest inaczej jest zbudowane jego wnętrze w miednicy i Inne organy. organy ma. Dokładnie. Dostosowane do tamtej planety. Okej. Tak. I czym się zajmuje tam? Ma jakiś zawód, jakieś zajęcie? Ja widzę, że on ma tam tak rodzinę i jednocześnie podróżuje, ale jest takim można powiedzieć na nasze ziemskie pojęcia, lekko duchem trochę. Bo nie ma tam takiego przymusu pracy, zarabiania i tak dalej. Nie ma i wszyscy są tacy szczęśliwi i radośni. Okej. I co się takiego dzieje, kiedy rodzi się w nim ten program odpowiedzialności za wszystko i za wszystkich? On wsiada do jakiegoś pojazdu i opuszcza tą planetę. To jest jego pojazd? Nie. To jest jego idea, żeby opuścić tę planetę? Chciał tylko wybrać się w taką podróż. I z kim wybiera się w tę podróż? Do kogo należy ten pojazd? Widzę insekta z przodu siedzi. I Andrzej był świadomy wtedy, że ten pojazd nie należy do rasy ludzkiej? On nie miał takiej wiedzy. Więc dlaczego wsiadł do tego Dla niego to pojazdu? było
dla niego to była przygoda i poznawanie. Samo to, że on wsiadł w ten pojazd, on jakby zczytywał informacje o technologii, która stworzyła, która mogła stworzyć ten pojazd. I co odczytał? Był po prostu ciekawy. Co odczytał? Że do kogo należy ten pojazd? Że co to jest? I dokąd go zabierze? Najpierw odczytał, że jest inny poziom jakby technologii unoszenia się, takiej antygrawitacji, tak? Później odczytał bardzo dokładnie, z jakiejś części jest zbudowany ten pojazd, ale to w myśl, i on to wszystko jakby kodował sobie w głowie, tak? To wszystko było w takich celach bardziej naukowych, tak? A później dopiero zobaczył, że z przodu jest insekt, który ma jasno wytyczony cel, żeby go zabrać stamtąd. I on w tym samym momencie, i on widzi jakby trajektorię lotu tego insekta i to, że on nie ma wpływ na tą trajektorię lotu, tak? I w tym samym momencie odbiera informację telepatyczną od tej swojej kobiety, którą tam zostawił. Jaką informację odbiera? Tak jakby ona czuje i widzi, że on odlatuje i ona widzi, że on już nie wróci tam. Ale jaką informację? Co mu przesłała? To nie jest ani żal, ani smutek, tylko taka informacja, że on swoją istotą tworzy jakąś pustkę tam. Coś takiego, że jakby ta społeczność nie będzie do końca funkcjonować poprawnie, bez niego, coś takiego. I co ta informacja wywołuje w Andrzeju? Rozbicie wewnętrzne, bo on w tym momencie też widzi, że to jest insekt, a to jest jakby jego rasa, że zostawia jego rasę. Dlaczego Andrzej myśli, że nie może wrócić, że nie ma wpływu na tę maszynę? Z powodu takiego silnego jednoupunktowienia tego insekta. Jego po prostu nic nie interesuje, tylko podąża dalej. I dokąd lecą w takim razie? Ja widzę, że on zabiera go najpierw do jakby na drugą stronę tej planety. Co tam jest? Oni tam mają bazę. Okej. Okay. Czy już pracowali nad tamtymi ludźmi? Myślę, że tak. Czy ta żona, partnerka była już podpięta pod nich? Nie, ale wiedziała, jakby znała historię porwań. Aha. I co robią z Andrzejem w tej bazie? Przede wszystkim ja widzę, że on się nie może ruszyć stamtąd. Częstotliwość w tej bazie jest taka bardzo metaliczna, zimna. Tak jakby metal był w powietrzu, coś takiego jest. I co mu tam robią? On zaczyna się bać. I oni tak jakby dają mu jakiś taki płyn. Ten płyn też jest metaliczny bardzo. I mówią mu, że teraz musi to wypić, żeby doznać kolejnego olśnienia i poznać jeszcze więcej informacji. I on się na to zgadza. I co się z nim dzieje, kiedy wypija ten płyn? On tak pomału, pomału umiera tam. W tej metalicznej jakby przestrzeni dziwnej. Aha, umiera jego ciało fizyczne z tamtej planety. Tak. I co się dzieje, kiedy obumiera ta powłoka fizyczna tamtej gęstości? Jest zabierany już na ten statek. Tam, gdzie dokonywano tych operacji na nim? Tak, dokładnie. Aha. I będzie wcielany na Ziemi? Tak. I on cały czas w nim jest ta częstotliwość, że zostawił swoją rodzinę. Jasne. Poczucie winy. Rozumiem. Tak. I dlaczego na Ziemi? Dlaczego nie z powrotem na tamtej planecie, skoro już mieli tam bazę? Bo on cały czas... Ma czuć, że zostawił jakąś rodzinę, poczucie odpowiedzialności. Poczucie odpowiedzialności i winy. Na tej bazie jest też produkowany smutek w nim, ten, który tak jakby go przysłania.
A dlaczego im pasuje ziemia? Już wiemy, że chcą go odciągnąć od tamtej rodziny, ale dlaczego ziemia im pasuje? Ze wszystkich możliwych lokalizacji, dlaczego ziemia? Bo na Ziemi zupełnie inaczej płynie czas niż na tamtej planecie. To jest taka dziwna kreacja. Ja to widzę tak, że tak jakby tamta rodzina cały czas tam była i ten czas im zupełnie inny był, miał zupełnie inną konstrukcję, a tutaj jest od nowa i od nowa on to przeżywa, że zostawił ich i on to czuje cały czas. Tak to wygląda. Tam mógłby się uleczyć, a tutaj to poczucie odpowiedzialności utknęło w jego podświadomości i steruje nim nieświadomie. Takiej pętli czasowej też. Tak. Dlaczego Andrzej dzisiaj ma problemy w relacjach z dziećmi? Przez te wszystkie częstotliwości, głównie przez ten smutek, który jakby go, jak taka płachta to jest, tak przysłania go. On czuje gdzieś mocno w sercu, że kogoś zostawił. Że ma jakąś najwspanialszą kobietę i najwspanialsze dzieci, które gdzieś tam cały czas na niego czekają. I to go troszeczkę tak właśnie wycofuje w tych relacjach tutaj. Ale również te implanty i jeżeli chodzi o dzieci, to głównie te implanty w nogach. Bo tak jakby ojciec jest w ruchu, jest kreatywny, jest aktywny, tak? A on jakby jego to wycofują, te implanty. Jest tak. teraz tego świadomy? Tego wszystkiego, o czym mówimy? Tak. Dlaczego ma problemy z koncentracją w tym życiu? Ma tę gonitwę myśli? To jest ten proces przed inkarnacją, brak tej konsolidacji. Wszystko jest takie niepołączone jakby. A problemy z pamięcią? Problem z pamięcią. Wyciąganie energii. I te implanty w głowie. I te galaretki tutaj. Czy teraz Andrzej uświadomił sobie, że ma dostęp absolutnie do wszystkich informacji? I jakkolwiek chcieliby zaburzać jego pamięć. Cała jego historia jest w nim i ma do niej dostęp w każdym momencie. Tak naprawdę świadomość jest najpotężniejszym orężem. Samoświadomość. Uświadomił sobie wszystko. Tak. Dobrze. Jest dalej przytłoczony tymi wszystkimi informacjami, które pozbierał? Nie. Jest jakaś, takie światło Dobrze. Od środka, tak jak to światło w portalu on sobie wykreował, to teraz on sobie wykreował to tutaj. Bardzo dobrze. W tym dziele i powiedział, że wydostałem się z tej czarnej niecki. Coś Dokładnie. Takiego powiedział. Tak. Dokładnie. Wydostał się z tej sztucznej niepamięci. Tak. Teraz już wie, kim jest, gdzie to wszystko się zaczęło, dlaczego, do czego służył. Co było klejem tego wszystkiego? Klucz jest w środku. I zaraz rozwiążę te wszystkie problemy. Jeszcze tak. jedna rzecz. Kiedy był nastolatkiem, przyszła mu taka myśl: ja nie jestem stąd. To nawet nie była myśl. To dosłownie było jak przypominanie sobie, jak takie lekkie przebudzenie. I co sobie wtedy Ktoś przypomniał? W okolicach. Że można czuć się, jakby się było całym wszechświatem i miało się dostęp do wszystkiego. Taka wolność wszechprzenikająca, jednocześnie nieograniczająca nikogo. Tak. Tak. Okej. Jest gotowy do tego, żeby się całkowicie odpiąć od tych wampirów energetycznych? Tak, zdecydowanie. Wybiera siebie? Tak. Więc pierwszą rzeczą w tej pracy jest wyciągnięcie tego poczucia winy. Może przesłać informację tamtej byłej rodzinie. W jaką pułapkę wpadł?
Przede wszystkim wpadł w pułapkę manipulacji, że nie może wyjść z tego statku i że nie może zmienić jego trajektorii. Oni są sprytni, pracują nad ludźmi od długiego czasu. Wykorzystali to poczucie winy. Teraz przyszła informacja, że to było coś za coś, że on go zabrał na ten statek, on sobie mógł sczytać technologię, ale za to musi lecieć tam, gdzie oni chcą. Taka informacja przyszła. Teraz już zrozumiał? Tak. Że od innych nie będzie nic za darmo. Tak. Mógł sobie sczytać, nie wsiadając. Ale kiedy wsiadł, podpisał jakby z nimi kontrakt. Tak. I dlatego go zabrali tam, dokąd chcieli. Taka była cena. Przesłał informację tej rodzinie? Tak, przesłał. Jest gotowy wybaczyć sobie przede wszystkim? Tak. Teraz już wie, że ma wszystko w sobie i nie potrzebuje niczyich planów, technologii, niczyjego przewodnictwa. Gotowy, żeby wyciągnąć to poczucie odpowiedzialności i winy zarazem? Tak. Chcę, żeby otworzył sobie znowu swój portal. Chcę, żeby sobie wybaczył, żeby to wybaczenie było ulgą. Uwalniam się. To było największym więzieniem. To poczucie winy. I to było największym smutkiem i największą boleścią. A oni tylko na tym żerowali. Do portalu. Co się stało, kiedy uwolnił się od tego? On stał się taki ciepły, wibrujący. I widzę, że ta praca, którą teraz wykonał, zmieniła częstotliwość wszędzie i na tamtej planecie też. I jakby w jego rodzinie obecnej, wszystko na każdej linii czasowej, tak to wygląda, się wspaniale. Rozwibrowało i stało się takie ciepłe. O to właśnie chodzi. To był ten zalążek tego wszystkiego. Jego własne poczucie winy i odpowiedzialności za innych na planie subtelnym. W momencie, w którym traci ciało fizyczne, przestaje być odpowiedzialny za istoty, z którymi żył. Bo na planie subtelnym każdy jest tak samo potężny. I na planie subtelnym nie musi być za nikogo odpowiedzialny. Co się stało z implantami? Co się stało z tymi wszystkimi programami, kiedy wyciągnął to poczucie winy? Implanty się zmniejszyły, niektóre zniknęły, a niektóre się bardzo mocno zmniejszyły. Jedyne, co jest cały czas, to to urządzenie w brzuchu. Które? Na czym jeszcze się trzyma to urządzenie? Tak silnie? Że mógłby komuś zrobić krzywdę. To jest nadal poczucie winy. To, tak, że może komuś zrobić krzywdę. I nadal chce w to wierzyć? Nie. Komu robił krzywdę, wierząc w to, że może komuś zrobić krzywdę? Kogo tak naprawdę krzywdził? Samego siebie i, dokładnie. I wierząc w to, że może kogoś skrzywdzić, pozwolił samego siebie krzywdzić. Dokładnie. Zrozumiał, jak to działa? Tak. Na planie subtelnym wszyscy ludzie, jego rasa, jego pobratymcy są tak samo potężni. Jeśli ktoś jest mądry, samostanowiący, autonomiczny, wolny, nie pozwoli się nigdy skrzywdzić. Więc nie musi się martwić o to, że kogoś skrzywdzi.
martwiąc się o to, krzywdził siebie. Gotowy, żeby wypuścić to poczucie? Tak. Ono go też odgradzało od ludzi, bo bojąc się, że kogoś skrzywdzi, izolował się. Tak, dokładnie. Do portalu. Ale to już! Już. I co się stało z tym urządzeniem w brzuchu? Ono wyleciało z portalu. Dobrze. Zniszczone? Tak. Gotowy, żeby powyciągać z siebie wszystkie te implanty? Tak. I wszystkie programy, i wszystko, co obce? Tak, wszystko. Jest mądrą, inteligentną, świetlistą istotą, która nie potrzebuje być uwikłana w żadne obce projekty. Wszystko, co nie jest nim, czy to w formie programu, czy implantu, czy jakiejś obcej energii, mazi, czegokolwiek, odpada z niego jak stary tynk na trzy. Raz, dwa, trzy. Może się otrzepać jak pies z wody. Wytrzepał się ze wszystkiego? Tak. Okej. Jak się czuje? Jak go widzisz? Jak widzisz Andrzeja? Teraz jest już nie tylko ciepły tutaj na tułowniu, ale jego głowa i szyja to aż świeci. To jest taka mocna kreatywność. Tak. Wszystkie energie uruchomione. Intelektualna, emocjonalna. Ta, którą nazywamy seksualną, czyli witalną, kreatywną, zdrowia i tak dalej. Tak. Wszystko płynie? Tak, wszystko płynie. Zostaw mnie z Andrzejem. Hej, Andrzeju. Hej. Jak się czujesz? Napędzany swoją własną energią i ciepłem. Nie brakowało ci tego? Tego napędu? Zapomniałem, że to jest takie wielkie. Jak można coś takiego wielkiego oddać komuś? No właśnie. To jak niepojęte. Można? Tak. Chcesz to nadal oddawać? Nie. A co z tym zrobisz? Jak będziesz miał taką moc? Wykorzystam. Do czego? Do mojego ciała fizycznego na ziemi. Rozświetla go w całości, całą moją przestrzeń, mój dom, moje relacje. Z nią można zrobić wszystko. Życie zawodowe, można. To tylko chcę rozświetlić i doenergetyzować jakąś sferę życia. Wszystko to można zrobić w jednej sekundzie. Tak. Finanse, relacje, podróże, poznawanie, wszystko. I tego dla siebie chcesz? Tak. Więc zrób tak. Odepnij się od wszystkiego i od wszystkich. Anuluj wszelkie pakty, kontrakty, wszelkie przyzwolenia, wszelkie implantowania, wszelkie operacje, wszelkie programowania na inkarnacyjne. Koniec. Wybierasz siebie. Zrobiłeś to? Wolność. Dobrze. Jak się czujesz w swoim ciele? W swoim ciele fizycznym jako Andrzej na Ziemi w 2021 roku? Bardzo dobrze się czuję. Czuję takie, taką wibrację, można to nazwać sprawiedliwość. Moja energia jest we mnie, jest silna, jest wielka i to jest wielka sprawiedliwość, moja własna. Tak jest. Wszystko jest
na takich miejscach, na jakich powinno być. Wszystko jest właściwe, sprawiedliwe, Świetnie. niesamowite to jest. I to jest wszystko twoje, i to jest wszystko twoja praca ze sobą Tak. samym. Powiedz mi, co zacząłeś takiego robić przed sesją, że parę punktów odpadło? Moje ciało fizyczne uspokajało się i medytowało. To miało duży związek z tą energią, którą ja nazwałem przed chwilą sprawiedliwość. To jest sprawiedliwość kosmosu, wszechświata, że wszystko ma swoją energię. Więc odnalazłaś tę sprawiedliwość, odnalazłaś Tak. się we wszechświecie. Tak. Jesteś na odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. Tak. Zawsze jesteś Jedynie. w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, kiedy jesteś przy sobie, w sobie i dla siebie. I tu To nie jest ma żadnych sprawiedliwość. dylematów. Dylematy Wspaniale. są niepotrzebne, kompletnie. Po prostu Wspaniale. chcemy coś zrobić i to robimy. I to wszystko. To jest. Ja jestem. Ja wiem, co mam robić. Po prostu Wiem, wiem. że wiesz, więc rób to. Rób to, co uważasz, że jest dla ciebie najlepsze. Tak. I nie daj się więcej złapać na poczucie winy na planie subtelnym. Tak. Zostaw mnie z Ewelinką. Ewelinko, rozłącz się. Andrzej chciał się spotkać ze swoimi bliskimi. On wie z kim. Niech zaprosi wszystkich, których miał intencję zaprosić. Rozpozna ich i przekaże im absolutnie wszystkie informacje z tej sesji, żeby mogli się zainspirować, żeby sobie uświadomił każda z tych osób, że dokładnie taką moc, taką mądrość, taką potęgę każdy z nich ma w sobie. Przekazał wszystkim. Jak widzi teraz swoje relacje z dziećmi, z trójką swoich dzieci? Jest dużo więcej przestrzeni pomiędzy nimi, bo nie ma tych emocji trudnych, które on emitował tak naprawdę. Wspaniale. Jak widzi teraz siebie pod kątem swojej koncentracji, tej gonitwy myśli, tych problemów z pamięcią? Jego przestrzeń jakby w głowie jest bardzo otwarta. To tak wygląda dosłownie. Jest w tym zrelaksowany przede wszystkim. Fantastycznie. O to właśnie chodzi. I myślę, że on tutaj właśnie chodzi o te dylematy. On tu nie będzie miał dylematów, co ma robić i w którym momencie. Po prostu. Jestem w tym zrelaksowany totalnie. Tak. W takim razie może poprosić teraz wszystkich bliskich, żeby każdy z nich otworzył sobie swój cudowny portal wedle fantazji i niech każdy sobie wróci do swojej cudownej przestrzeni. Mają wszystko w środku. W sobie, tak jak i Andrzej ma w sobie. Jest kluczem do wszystkiego. Czy jest coś, co chciałby powiedzieć do swojego ciała fizycznego? Że wiedza jest wolnością, a wolność to wiedza. Ale wiedzę ma w sobie. Więc wolność ma w sobie. Jest wolnością, i jest swoją wiedzą, i jest wszystkim dla siebie. Gotowy na siebie, na doświadczenie tego życia na swoich warunkach, ze swoim potencjałem. To wszystko jest jego. Czas to wykorzystać dla siebie, być swoją baterią.
razie, Ewelinko, Andrzej u siebie, przy sobie, dla siebie. Wszystkie energie uruchomione. Cały potencjał jest dla niego. I przekazuje te wszystkie informacje swojemu ciału fizycznemu, żeby to ciało fizyczne doświadczyło tej mocy, kreatywności, mądrości, witalności. Okej. Wszystko sobie daje. Czas na nas, więc rozłącz się z Andrzejem, ze wszystkimi, ze wszystkimi i wróć do swojej przestrzeni, do swoich częstotliwości. Przywróć sobie swoje przepływy energetyczne. Wszystko wraca na swoje miejsce. Odzyskuje swój nurt, swój rytm, kolor, zapach, może melodię. I czujesz się ze sobą wspaniale. A żebyś czuła się jeszcze lepiej, na jeden podnieś sobie swoje częstotliwości. Poczuj swoją radość, szczęście, miłość, szacunek, opiekuńczość. Ale też i swoją olbrzymią moc, kreatywność i efektywność. I czujesz się ze sobą fenomenalnie. I na dwa, to cudowne uczucie bycia sobą przenika każdą komórkę twojego ciała fizycznego. I czujesz, jak robisz się lekka, coraz lżejsza. Masz wrażenie, jakbyś fruwała, unosiła się w swoim ciele fizycznym. I czujesz się cudownie, mądra, zdrowa, piękna i tak doenergetyzowana, że chcesz wracać do tej rzeczywistości, żeby ją tworzyć po swojemu. I na trzy wracasz i otwierasz oczy. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Jak się czujesz, Ewelinko? Bardzo dobrze. Dziękuję. Świetnie. Bardzo. Andrzeju, wrócisz mikrofonem, dźwiękiem, znaczy się? Jestem. To my cię teraz słuchamy. Myśmy się nagadały, teraz słuchamy ciebie. Czy chciałbyś coś powiedzieć po swojej sesji? No jest to niesamowite, bo tak zanim się zaczęła sesja, myślałem, że tam w ogóle nie będzie nic do zrobienia. Ale no, te informacje, które przyszły stamtąd, no, zaskoczyły mnie. A z drugiej strony jakby zacząłem obserwować, jakie są powiązania między tamtymi rzeczami, które się wydarzyły w tym świecie energetycznym, którego ja nie znam, nie widzę, z tymi odczuciami fizycznymi, i z tymi sytuacjami życiowymi, jak to wszystko się, i z tym moim charakterem, że tak powiem, myślałem, że jestem leniwy, bo po prostu taki jestem zawsze. Mama mówiła, że jestem w niedzielę urodzony, dlatego jestem leniwy. A się okazało, że byłem po prostu blokowany. Że komuś to odpowiadało. Że ktoś budował na tym swoją energii. Tak. No jestem cały jeszcze taki rozedrgany. Teraz muszę się. Rozumiem, to jest zrozumiałe. Czuję takie wewnętrzne drżenie. Muszę się po prostu z tym oswoić, uspokoić i poukładać to na nowo. Dziękuję wam przede wszystkim. Sobie? Sobie, bo to ty ze sobą pracowałeś. Tak, widzę, że to moja praca też jak gdyby tutaj przynosiła jakiś sens, a jednocześnie zawsze miałem takie uczucie, że jest jakiś taki próg tego mojego rozwoju duchowego, że ciągle nie mogę go przekroczyć, że ciągle coś mi przeszkadza, żebym zrobił ten krok poza coś, poza jakieś ograniczenie. I cały czas czułem ten hamulec, że chciałem coś zrobić, robiłem, i rozpadało to się. Robiłem i rozpadało się. Czyli jak gdyby zniechęcałem się, czy coś mnie wytrącało z rytmu. A teraz jak gdyby zaczyna się to układać, że było to drugie dno tego wszystkiego. Masz siebie dla siebie, Andrzeju. Świetnie. Dzięki wam za to. My ci bardzo dziękujemy za wspólną przygodę i podróż fantastyczną. No i jak zawsze pytanie na koniec, chciałbyś opublikować, czy zostaje prywatna w zgodzie ze sobą, Andrzeju. My zaakceptujemy każdą. A komuś służyć, to proszę bardzo, publikujcie. Czy zakrywamy przystojną męską twarz? Wow, dziękujemy bardzo. Super. Dziękujemy, brawo. Z przyjemnością opublikujemy. Dziękujemy.